Dobra, dobra, słuchajcie, mam Karła. Jest Maciek? Mam Karła. Gdzie tam? Chyba dorwał samochód. Jeszcze właściciel z niego wyszedł. Wy są zdjęcia, wy są, wy są. A pierdziele, jeszcze w takim miejscu. Karol. Nie czeka na żadną. Nie ma co. Ja pierdziele. Wiedziałem, że coś tak skończy. O kurde. Ale ja to. Siema, jestem Marek, a dzisiaj robimy pranka na tym małym, głupim Karle, którego możecie znać z naszego kanału. Jest to Karzeł Maciek i od razu myślę, że możemy przejść do rzeczy. Otóż mam tutaj przygotowane zdjęcia takiej jednej dziewczyny. Tutaj wygląda na elegancko. Tutaj Karzeł będzie mógł się podniecić i sami zresztą wiecie. Dalej takie zdjęcie artystyczne. No i zdjęcie, jaka to ja nie jestem młodzieżowa. Jest również ze mną Karolinka, która będzie mi pomagała przy robieniu tego wszystkiego. Także od razu biorę telefon i zakładamy, jak to się mówi, fake profil. Będziemy później musieli znaleźć Karła i tak dalej, i tak dalej, także to wszystko może zająć godzinkę. A ty jesteś pewna, że Maciek ma Tindera? Właśnie, zapomniałem o tym jeszcze powiedzieć. Ostatnio non-stop siedzi na Tinderze. Zauważyłem to i właśnie z tej okazji zamierzamy to wykorzystać na zrobienie takiego pranka. Po prostu gwarancja na to, że go znajdziemy, jest niemalże stuprocentowa. Gwarancja na to, że odpiszę, jest też niemalże stuprocentowa, bo no, dziewczyna jest mega ładna. Także ja od razu biorę w rękę telefon. Oczywiście będziecie widzieć wszystko, co ja tutaj robię. Odpalamy Tindera. Może my po prostu założymy to konto i wrócimy do was, jak ustawimy wszystkie zdjęcia i tak dalej i przejdziemy do wyszukiwania Maćka. Oczywiście ustalimy sobie lokalizację na 2 km od nas, czyli będzie większe prawdopodobieństwo, że właśnie na niego w pierwszej kolejności trafimy. Maciek średnio co 10 minut używa ostatnio Tindera, z tego co zauważyłem, dlatego tym bardziej łatwo będzie nam znaleźć, a jak już nawiążemy kontakt, no będzie grubo po prostu. Zresztą oglądajcie ten film do końca, pamiętajcie o subskrypcji, tutaj macie czerwony przycisk, koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następny film. Dobra, także mamy już założony profil. O, masz już pierwsze polubienie, będziecie to gdzieś widzieć tutaj. Właśnie, będziemy musieli później kupić wersję Tinder Plus albo Tinder Gold, ponieważ na Tinderze wyświetla się lokalizacja. A my będziemy przecież chcieli wyciągnąć Karła gdzieś do miasta, żeby musiał po prostu iść na randkę z tą dziewczyną. A jeżeli zobaczy sobie, że lokalizacja jej znajduje się 2 km stąd, no to uzna, że to jest jakiś wałek. Klikamy teraz, może później. Tak prezentuje się profil tej dziewczyny. Tutaj macie podgląd. O, Dominika 19. Mamy oczywiście te trzy nasze zdjęcia. I teraz wchodzimy sobie w Tindera. Po prostu musimy natrafić na niego, nie? Także tego minusujemy, tego minusujemy. A właśnie, jeszcze zmienię w ustawieniach, żeby wyświetlali się tylko w odległości 3 km. No dobra, no to w takim razie będziemy musieli tyle przeklikiwać, aż się znajdzie nasz karzełek. Dobra, dobra, słuchajcie, mam Karła. Jest Maciek? Mam Karła. Dajemy mu od razu... Pokaż, 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 pokaż. Maciek 20, no 1 km stąd. Właściciel w firmie Kancelaria Prawda Maciej Jarena. Naprawdę? Pobrzeńska Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. Mieszka w Szczecinie. Instagram sztuka, sporty, miłośnik kotów, wolontariat. Cześć, nazywam się Maciek. Pochodzę z Warszawy i niedaleko przeprowadziłem się do Szczecina. Prowadzę własną kancelarię prawną w Szczecinie na Śródmieściu. Chyba pajacuję w internecie. Kocham ciszę, spokój i naturę, dlatego wybudowałem dom na obrzeżach Szczecina. Co? Racja, mieszka na obrzeżach Szczecina. Ale wybudował ten dom? Nie. Moją największą pasją są szybkie samochody, dlatego w mojej kolekcji znajdują się Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari F12 oraz Porsche 911. Szukam drugiej połówki, z którą będę mógł spędzić resztę życia. I właśnie dla ciebie, Maćku, Dominika, tak? Dajemy ci od razu tutaj super lajka. Gwiazdka to jest super lajk, nie? Tak, ja nie mam pojęcia. Super lajk, udało się. Dobra, także teraz kupujemy wersję króliku. Króliku, słuchaj, bo tutaj ważne rzeczy bardzo się odbywają. Będziemy teraz wystawiać Karła do wiatru. Idziemy mówić się z nim na randkę, także proszę, żeby byś nie chaosował, bo to jest ważny moment. I słuchaj, teraz wydałem 40 zł na jakiegoś Tindera. Tak, uprzejmie pomyśl, po odnowieniu subskrypcji otrzymasz fakturę pocztą e-mail. Dobra, okej. Okay. Teraz w takim razie musimy tylko i wyłącznie czekać na to. Ty, a mogę jeszcze jednego mu super lajka dać? Ty, dwa super lajki mi dałem. Teraz to mu na pewno Tinder pokaże w proponowanych nasz profil. Musimy teraz po prostu poczekać, aż każe nas zaakceptuje, czyli jak na moje oko maksymalnie pół godziny, patrząc na jego tryb siedzenia na Tinderze. Chyba, że on na tym Tinderze... No bo się strasznie dużo na tym Tinderze. To ostatnio, stąd też właśnie narodził się pomysł na ten film. Zamiast filmy nagrywa się tylko na Tinderze siedzi, więc no trzeba mu... No. Zawsze może być taka sytuacja też, że on może nie zgodzić się z kolei na to spotkanie, aczkolwiek no też rację. Dopniemy. Ale wydaje mi się, że ona jest w jego typie. Dopniemy wszelkich starań, tak go zbajerujemy, to nie może się zgodzić. Spokojnie, damy radę, damy radę. Ale w tym momencie ja jestem mega podjarany i no, zapraszam państwa do oglądania. Widzimy się, jak Maciek zaakceptuje tutaj naszą prośbę o parę. Dobra, słuchajcie, mamy to i widzicie, Maciek, hej. Nie, no może po prostu cześć. Z uśmieszkiem hejka, jak odpiszę, to po prostu lecimy dalej. Swoją drogą, to niedawno w sumie zaakceptował, nie? Jakoś 30 sekund temu. Stój! Stój!
Karzeł. Nic. Co ty robisz w klasie do zajęcia? Już ty nigdy nie byłeś zainteresowany tym kotem. Ty byłeś psy. Już ty nigdy tym kotem nie byłeś zainteresowany. Na pamiątkę się robię. No przecież ty byłeś psy. Może ty opowiedz historię tego zdarzenia. Ta historia tego zdarzenia jest prosta. Pisałam z nim chwilkę. No to tak, napisaliśmy mu hejka. On odpisał hejo, co słychać. U mnie wszystko w porządku. Wczoraj wróciłam z wakacji, więc teraz siedzę i odpoczywam w domu. Jak w porządku, to dobrze. Jak była na wakacjach? W jakim miejscu byłaś? Napisał Maciek. Teraz w Miami u taty. Co roku tam jeżdżę na wakacje, wspaniałe miejsce. To miało być prestiżowo, nie? To my napisaliśmy. To pewnie fajnie tam jest. Ja teraz byłem w Grecji. Szkoda, musisz kiedyś wpaść do nas. Pokażę ci wszystkie moje ulubione miejsca. Grecja jest piękna. Byłem kilka lat temu na Zakynthos. Z chęcią przyjadę. Jak tam było? Nie pamiętam zbyt dużo, bo miałem wtedy 14 lat. Ale bardzo chciałabym tam wrócić. Super. Widziałem na twoim profilu, że jesteś myśliwym kotów, to prawda. I to się właśnie wiąże z tym, że on przed chwilą przyleciał tutaj i sfotografował kota. No więc pewnie zaraz wyśle nam zdjęcia tego kotka. Nie, pewnie zaraz wyśle, tylko na 1000% zaraz wyślę. Ogólnie to będziemy z Maćkiem sobie pisać poza filmem. Musimy jakoś tę rozmowę rozkręcić, żeby tych wiadomości było dużo. Nie będziemy wam wszystkiego pokazywać, tylko te najlepsze momenty. Musimy najpierw się z Maćkiem zapoznać, a na przykład za chwilę wyślemy go. Skoro poleciał teraz robić zdjęcie kota, to ja bym proponował, że ta Dominika napisze mu, że ma w profilu samochody, że lubi samochody i że pokazał jakiś samochód. O Jezu. I zobaczymy. A to będzie okrutne. Zobaczymy, co wtedy zrobimy. Prosimy go na przykład o selfie jaka samochodem, czy coś w tym stylu. No nie wiem, może z internetu sobie weźmie zdjęcie samochodu. Zobaczymy. Bo takich samochodów to on raczej nie ma dostępu. Także piszemy z nim dalej. Dobra, już wiem jaki jest problem. On nie może wysłać zdjęcia, dlatego spytał się o Instagrama albo Snapa. Czyli co, zakładamy Instagrama czy Snapa? Chyba Snapa, co? To będzie prostsze. Dobra, także założyliśmy tego Snapa i tutaj, żeby wybrnąć z sytuacji... Dobra, Karzeł odpisał właśnie. W każdym razie, żeby wybrnąć z tego, bo na Snapie są punkty, zgadza się? No tak, jest coś takiego. I my mamy 0 punktów, to napisałem mu, szczerze mówiąc, założyłam przed chwilą specjalnie dla ciebie. No to się ucieszę. Czekaj, Gazprom? O co chodzi? Co to jest Gazprom? To chyba Karzeł. Dobra, akceptuj. Tylko tutaj na Snapie jest taki problem, bo nie wiem, czy to jeszcze obowiązuje, że się wyświetla, jak się nagrywa ekran. Wyświetla się, no. Dobra, to wyłączamy nagrywanie ekranu i poczekamy aż. Coś tam ciekawego napisze. Hej, to ja. Naprawdę nazywał się Gazprom? Pisze coś, zobacz, wyświetla się tutaj. Jak myśli. Hej, no dobra, coś ciekawego pokażesz czy nie? Pisałaś coś... O to chodzi, wysyłaj tam foto, ja chcę to zobaczyć. Wyślę tego kota. A później od razu wysyłamy go po samochód, nie? Ty, patrz. Masz oklara. To jest kot. Ty, ale słabe zdjęcie zrobił. Masakra to zdjęcie. Dobra, chwilkę z nim popiszemy. Na Snapie będziemy z nim pisać, później najwyżej przeniesiemy się na Tindera i za chwilę poprosimy go o to, żeby nagrał swoje samochody. Dokładnie. Dźwięk z wydechu i tak dalej. Żeby go nie spłoszyć, może coś wymyślimy, żeby pokazał sam samochód, bo wiadomo, do środka nie wejdzie, chyba że kogoś się spyta. Nie ma nikogo chyba, kto ma Aventadora i no, raczej Ferrari. Nie. Popisz z nim chwilę i za chwilę wyślemy go w jakieś miejsce, a na samym końcu oczywiście umówimy się na rand. Dobra, także historia powoli dobiega końca. Pisaliśmy o samochodach tutaj. Tak, bo Karolina napisała, czy pokazałbyś mi jakieś. Nie za bardzo teraz musiałem zrobić garażu, nie chcę mi się, bo proszę, nie teraz, ale niedługo będę jechać na siłownię, więc wtedy o ekstra, a gdzie chodzić na siłownię, na słonecznym, idę się ogarnąć, potem napiszę i od razu wyślę zdjęcie. No to póki co, no skończyło się wszystko. No jak nie odpiszę, która jest godzina 15:56, jak nie odpiszę do 16:30, to się przypomnimy. W ogóle trzeba od niego numer telefonu przecież jeszcze. Żeby gadać z nim? A no w sumie bez sensu. Ewentualnie możemy sobie jakąś dziewczynę załatwić na sam koniec, żeby... Jakaś taka zupełnie inna. Może nie obskurna, no ale taka, która by mu się nie spodobała. Albo w ogóle jakieś starsza. O wiele starsza. No starsza, nie lubię tak dużo starszych. Ta wygląda na taką malutką, młodą. Czy. Żyjemy. Myślimy, co by tu nagrać. No nie jest ciężko w tych czasach. Jakąś noc gdzieś, ale właśnie nie jesteśmy w stanie przekminić na razie to. Gdzie idziesz? A po co? Pogadać się. A po co z torbą całą? Bo tu mam ubrania. Dobra, kończymy, nie? No chyba. On przecież będzie słyszał, jak gadamy. Chodźmy na górę. Tylko trzeba pilnować godziny 16:30, piszemy do niego znowu. Wyszedł. To co, idziemy za nim? No idziemy za nim, tak? Poczekaj, może wyjdzie z bramki. Okay. Żeby nas nie zauważył, że wychodzimy, tak? I pójdzie w lewo na 100%. Ty wraca się, uważaj. No, poszedł normalnie. Nie ma go. Czekamy chwilę i idziemy za nim, tak? Znaczy jedziemy. No to ogólnie już zaczyna się robić ryzykowne, nie? Oby nas nie zauważył, jak będziemy za nim jeździć, nie? Ale jak widać, akcja się rozkręca. Takie rzeczy lubimy najbardziej. Myślę, że już jesteśmy tak naprawdę w momencie kulminacyjnym, a drugi moment kulminacyjny będzie wtedy, kiedy umówimy ich na randkę. O, no. I cały czas się zastanawiamy, czy nie postawić jakiejś innej dziewczyny. Jak zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć na szybko jakąś koleżankę. Ale już karadną, nie? Albo starą.
Ty idzie tam. Poszedł w tamtą stronę prosto. Chyba jakoś okręcimy tam za zakrętem, żeby nas nie zauważył, bo już widziałam, że się tak obracał. Nie wiem, czy coś podejrzewa, czy jak, ale mam nadzieję, że nie. Że wszystko nam wypali. Nie, my jesteśmy w 100% ostrożni. Wiesz, no najgorsza rzecz jest taka, że jednak Jaguar jest rozpoznawalny. Ogólnie to, co robimy teraz, jest mega ryzykowne, bo będziemy zaraz przejeżdżać obok Karła. Za chwilę będzie go można zobaczyć na przystanku. Oby nas nie zauważył, się cały czas tego obawiam. Jest, widzę go tam stoi. Tylko nie, taki mały. Nie rozumiem totalnie celu, dlaczego on to robi. Jezu. Nie, nie spojrzał się. Ja nie widział, on patrzył się w dół. Chyba nie zauważył, bo się wkurzył albo by pisał, nie? Tylko nie rozumiem, po co to tak właściwie on jedzie. No musimy jakoś wyczaić, na jaki autobus on czeka, nie? Wiesz co, zaraz się tutaj gdzieś zatrzymamy i będziemy jechać za nim. Dobra, także jedziemy za autobusem Karła. Autobus jest, dwa samochody przed nami, ale na ten moment doskonale wszystko widzimy. No i zobaczymy, gdzie nas poprowadzi. Dobra, udało nam się zlokalizować Karła, zaparkowaliśmy sobie, widzieliśmy, że idzie on z przystanku. Tylko się nie pokaż, specjalnie zaparkowaliśmy w takim miejscu. Powinno być widać, ale patrz. Co, on robi zdjęcia, czy co? On coś trzyma w ręku. Weź. On chyba dorwał samochód i zaraz zostanie. Ale przecież on nie miał Mercedes teraz. Ty, ja, jeszcze właściciel z jego wyszedł. Ty, wraca się. Dobra, także idziemy do swojego Jaguara. Wsiadaj. O kurde, chciał zaimponować tylko dziewczynie. A teraz będzie miał spinę. Ja pierdzielę, ale ten film jest gruby. Dawaj, podjedziemy do niego, nie? Tak więc zatrzymaliśmy się na chwilę. Podczas jazdy dostaliśmy wiadomość od Gazprom, czyli od Karła. Teraz on jest gdzieś, jest tam. W każdym razie na pewno nam nie ucieknie, bo szedł stamtąd, za tym centrum handlowym i jest teraz gdzieś tam mniej więcej. Zaraz tam pojedziemy. Dobra, w każdym razie, oczywiście, zobacz, jaki piękny samochód. Zobacz. Skąd on to zna? Jakie to jest przewidujące? S-klasa. Zastępcza salonu, bo kolizję miałem i Porsche w sprawie. Ja się zastanawiam, czy my na tym filmie z niego nie robimy jakby za bardzo idioty. To jest nienormalne, co on pisze. On próbuje wcisnąć dziewczynie, której nie zna, kit, że jest miliarderem, że jest taki zajebisty, wysportowany i w ogóle, byleby ją poderwać. Ale to jest bez sensu, bo jeżeli faktycznie chciałby z nią być, to i tak wszystko prędzej czy później wyjdzie na jaw. Nie rozumiem gościa. Też tego nie rozumiem. No, może będzie. Dobra, wiedział na przyszłość. Do niego na... Dobra, oddaję tobie telefon, ty z nim pisz dalej. Dobra. I za chwilkę podjedziemy sobie i będziemy dalej go śledzić, zobaczymy, gdzie finalnie pójdzie. Zrobi zdjęcie tego samochodu, może rzeczywiście pójdzie na tą siłownię. Pójdzie na tą siłownię, nie? Tylko tutaj w pobliżu nie ma. No właśnie jest, tam. Ty, bez kitu. No więc to jest wejście do tej siłowni. Ona nie jest zamknięta? No nie wiem, w sumie nic nie jest napisane, no niby jest ciemno. A nie jest gościu jakiś w środku? No jest, jakiś recepcjonista, więc chyba jest otwarto. Weź przejść jeszcze, czy są jakieś te rowerki, światła. Czy coś widać. A nie, światła się pala. Nie, no ludzie tam siedzą, widzę, ktoś tam jest. Są? Tak. To, no. To jest jakieś duże okno? No jest. Myślałem, widać, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale są ludzie ogólnie. Dobra, to ja się gdzieś ustawię w takim razie, tak żeby można było go nagrać z daleka. No i w sumie myślę, że tyle nam potrzeba w tym filmie, bo nie chcemy się zbytnio jeździć, po prostu wystawimy go, tak? Umówimy go na randkę i na randce. Jakaś kawiarnia czy coś? Czy restauracja? No, miałeś rację z tą siłownią, poszedł. Tylko czy on serio robi siłownię? No nie, chyba że jakoś potajemnie sobie ćwiczy. Nie idzie zrobić zdjęcia albo coś takiego. Ja myślę, że sobie po prostu poszedł na siłownię. Nie, mówię ci, że nie. Teoretycznie to on kiedyś tam chodził na siłownię, ale no nie wydaje mi się, żeby akurat dzisiaj jakimś magicznym cudem wrócił do sportu. Teraz, akurat o tej godzinie, nie, no to jest... Nie ma. No dobra, no to poczekamy. Zobaczymy, ile tam posiedzi. Może rzeczywiście sobie zrobi jakiś trening, nie? Znaczy może sobie... No w sumie też jest taka opcja. Co do niego napisać? Czemu ty w ogóle nie kontynuowałeś rozmowy? Kurde, co nam do niego napisać? Nie mam. Zapytaj, co robi, no. Co teraz robisz? Może z jakimiś emotkami wjechać już z takimi miłosnymi? Typu jak to uważasz? W sumie tak słodko będzie. Jeszcze bardziej się napali, bo oczywiście będziemy musieli go podkręcić. Ty, Karolina, będziesz musiała go podkręcić i wiesz... No teraz już żeby się zgodził na jakąś restaurację, tak? Czy co? Bardziej zaraz. To on powinien zaproponować, jeśli no niby randkę. Tak. Ja Nie wiem, jakby to rozegrać. On siedzi już z 20 minut na tej siłowni. No to chyba sobie trochę ćwiczy, nie? O, chociaż jest bardzo mało pieniędzy. Nie wiem, no, jak już i tak kupił jakąś wejściówkę, to wiesz, szkoda zmarnować. Pisze, zresztą coś? Wiesz, jaki Maciek jest. Pisze? No. Jest dobra. Na siłowni jestem. Mm. To przynajmniej nie kłamie. Chociaż raz. Ty wysłał zdjęcie, wysłał. Pokaż. A Jezu, jeszcze nie odpaliło. Żeby starczyło czasu, tak? Czekaj, nie trzeć. Ja pierdzielę, jeszcze w takim miejscu. Koszulka, boss.
To jest w ogóle moja koszulka. No. Faktycznie to jest moja koszulka. Boss na siłowni. Robimy screena? Nie, można. No już mamy na kamerze wszystko. No to napisz mu. Sygnał, że jej się podoba. No to napisz mu. Ale jaki że nie wiem, że super, kurczę. Super wyglądasz i w ogóle, i w ogóle. Albo bez koszulki go poproś. Jest dobrze, ale jeszcze długa droga przede mną. Napisz mu no coś ty. No i pij z nim, nie? Ale jak się okazuje, poszedł na siłownię chyba tylko i wyłącznie dlatego. Zdjęcie, a przynajmniej my chcemy tak myśleć, że on poszedł zrobić zdjęcie, bo w sumie chcemy się z niego pośmiać. Ale Maćku, jeżeli oglądasz to teraz, a pewnie będziesz oglądał, no to nie obraź się, my to robimy w dobrej wierze, że stworzymy dobry materiał dla wielu widzów, którzy będą mogli cieszyć się i oglądać ten film. Także czekamy. Ty, wyszedł, tylko nie widać. Może na kamerze było widać, ale wyszedł właśnie. Czekaj, która jest godzina? Jest godzina 16:57, nie? On to zdjęcie wysłał 16:54, czyli zrobi sobie zdjęcie i poszedł. No dobra, zobaczymy co teraz zrobi. Cały czas mam go na oku. Pisze. Na pewno będzie okazja. Ooo! Także myślę, że już powoli, śmiało możemy uderzać z randeczką. Oczywiście dzisiaj wieczorem. Dobra, może w takim razie ja powiem, żeby było szybko. Po naszej prawej stronie mamy pewnego Karła, proszę go szybko nagrać. Nie wiem czy widać, ale widać, jest on na przystanku. Widać bardzo dobrze naszego Karła. I on jest akurat na przystanku w kierunku naszego domu. Dokładnie, także... więc my musimy jak najszybciej zmykać, żeby niczego się nie domyślił. Na 99,9% jedzie do domu. No tak, bo z tamtym to chyba tylko w tamtą stronę jedą. Tak, na tym przystanku tylko i wyłącznie w tamtą stronę. No jeszcze leje to. Chyba, że nie wiem, jedzie gdzieś za miastem, ale raczej wątpię. Dobra, w takim razie jesteśmy już w domu. Maćka jeszcze nie ma, prawdopodobnie będzie tutaj za 10-20 minut, bo tyle jakoś jedzie autobus. Oczywiście przyszedł ten moment, ta chwila, żeby umówić się z nim na randkę, na przykład w restauracji, którą oczywiście sam Karzeł będzie musiał zaproponować. Także w tym celu otwieramy naszą aplikację Snapchat Gazprom. Co my ostatnio z nim pisaliśmy? No jakieś takie różne rzeczy, no. Chwilę w samochodzie jak byliśmy, no to pisałam. Dobra, z nim. Nic nie odpisało. No, to bardziej jakieś to zadał takie, pytanie, wiesz. Jesteś totalnie, nie pamiętamy co do niego pisaliśmy. Dobra, jesteś, emotka z serduszkami. No, czekamy na jego nie? odpowiedź. Kurde, najgorsze w tym filmie jest to, że trzeba czekać na tak, jego odpowiedź. Tak, to jest... Jest. Od razu z buta proponujemy mu randkę i tyle, no nie ma ale co... Ale co, ty chcesz zaproponować, czy chcesz mu zasugerować, żeby on zaproponował? Żeby to wszystko chyba łatwiej poszło, to po prostu my. Że może chciałaby się spotkać, nie? Chciałbyś się może dzisiaj ze mną spotkać? Zostaw na razie tak, niech on już wyjdzie z jakąś inicjatywą, gdzie? Będzie na tak. Odczytał. Kurde, lata za nią cały dzień, tak na dobrą sprawę, no. Błagam cię, no Karzeł na siłowni, Karzeł robiące zdjęcie z obcego samochodu. Ale z wiadomości nie da się tego wnioskować, nie? No niby nie. On udaje niepozornego takiego. No tak, no kurde, no. Nie Karzeł. Ale to już no, dzisiaj tak szybko. Kto normalny? Bardzo chodzi po mieście i szuka auta, żeby zrobić mu zdjęcie, no proszę co cię. Co powiesz na to, żeby za godzinkę... Nie no, nie za godzinkę. Za 2 godziny gdzieś się przejść. Może... Jakaś restauracja. Ja cały czas mam w głowie wyobrażenie Karła wystawionego przez dziewczynę w restauracji. Jezu. Także ja bym chciał, żeby ta jeszcze... randka była w restauracji. Spotkajmy się na starym mieście. No, myślę, że tutaj już nie ma co pisać. Jesteśmy z nim umówieni na randkę za 2 godziny. Także powoli musimy się kierować, aczkolwiek... No dobra, dobra. Że to nie jest fake tak, jakiś, to, tak? To 21... To ty, jeszcze szybciej. A nie, dobra, 2 godziny. Jest 19:30, no. 21:30. Tak, 2 godziny. Dobra, 21:30. Umawiamy się z Karłem za chwilę. Ale czy to Maciek powiedział, że 2 godziny, tak? Czy tak, ty tak. powiedziałeś? Znaczy ja napisałem, że 2 godziny. On, żeby potwierdzić, napisał 21:30. Dobra. Za chwilę to wszystko dogadamy i tak dalej, żeby tutaj nie zanudzać, bo ważne jest to, co się dzieje, a nie to, co my piszemy. To poczekamy, zobaczymy, co on tutaj będzie robił w domu, bo wraca do domu, chyba że od razu pójdzie tam. Wydaje mi się, że wróci, żeby się przygotować. Może poczekamy tutaj jeszcze 30 minut i najwyżej pojedziemy. W międzyczasie oczywiście ustalimy bliżej tej 21, jakie to będzie siedzenie i tak dalej, i tak dalej. Jak ona wiesz, no na ubrana. Pewno tutaj wróci, bo padało jednak, nie? No mokry to nie sądzę, żeby chciał iść, nie? Także widzimy się z Państwem albo jak Maciek wróci, albo jak nie wróci za 30 minut. Co tam? Ej! Gdzie byłeś? Nie, ja się no ale teraz jak już to w nocy, nie? Co? Nie, jak już ty... no co ty? Zaczysz się w jednym miejscu. No co mam robić? Co zrobić? Czyli moja teoria się sprawdziła, że wrócił. Karzełku! Co? Gdzie idziesz? Nie interesuj się, co chcesz. Nie nagrywamy, to mam wolne, nie? Zgadza się. Karolina, poszedł.
działam. W takim razie ciekawe, również my. No zobaczymy, zresztą zobaczymy z góry. Nie ma go nigdzie. Jakieś dzieci. Jest tam, idzie. Gdzie? Tam, widziałam go po. Ty bez kitu. Czyli na autobus poszedł. Autobus, no. No to mamy sporo czasu, możemy bez problemu iść sobie do samochodu, pojechać. Jeszcze trzeba mu napisać jak restaurację dokładnie. Mamy na ten moment godzinę, ponad godzinę, grubo ponad godzinę. I jeszcze każe, będzie spóźniony, bo on tak szybko nie dojedzie autobusem. Dobra, także jesteśmy na miejscu dużo, dużo czasu przed karłem i idziemy do tej restauracji. Chyba zajmiemy miejsce, żeby... Tak, i musimy mu napisać zwłaszcza jaka to jest restauracja, bo póki co on się kieruje po prostu na Stare Miasto. Nie, jest jedna, którą wybraliśmy sobie, o właśnie ta, bo tutaj jest po prostu idealna. Nie, znaczy ona nie jest wcale dobra, ona jest po prostu idealna pod nagrywanie. Pod nagrywanie, żeby z ukrycia go nagrać, tak? A na randkę takie średnie miejsce? No takie właśnie średnie, no. Ale no trudno. Jak on zgrywa takiego, wie, Ferrarki, Porszaki. Ale to nie tak on zaprasza, dalej, tylko ona przecież proponuje. W sumie tak. Dobra, jednak jesteśmy w innej, ale mamy mega spoko miejsce. Tak, bo jest tak bardzo ukryta, nie? I widać wszystko, całą restaurację. Jego by nie usiadł, to napiszemy mu, żeby usiadł. Chyba, że tutaj usiądzie, to będzie go widać. Nie, napiszemy mu, że ma jakby tak na najbliżej wejściu wejścia. Po lewej stronie. Dobra. No dobrze. Trzymaj telefon i pisz do niego od razu. Dobra, w takim razie mamy potwierdzenie tego, tak, że będzie. Okej, za niedługo będę. Tylko za ile? Nie wiem. 10, 20? No po prostu, my i tak na nie spieszę. Sami sobie zamówiliśmy jakieś jedzenie. Nie, nie pytaj się, nie pytaj się. No dobra. Będziemy widzieć zresztą. Super, czekam z niecierpliwością. Jest. Jest. Agnieszko, pytam, co to tak? Dawaj sobie tylko napisz, że będę za... Ile nam jeszcze zajmę? Spóźnię, bo są korki czy coś takiego. Napisz 20 minut. 20, 30. O, 30 minut. No dobra, czyli nic. Poczeka sobie pół godziny i ciekawe, co dalej będzie. Napisał, że już jest. On się wkurzy, mega. On się mega wkurzy. Nie, jak pół godziny będzie tutaj czekał. Kurde, jeszcze ona nie przyjdzie. Jest godzina 20, no to wychodzi. 21 na to wychodzi. Za pół godziny stąd wyjdziemy i przy wyjściu powiemy mu, żeby nie oczekiwał żadnej Dominiki. Także my sobie skończymy jeść. Ale to będzie okrutne. No i kończymy tego pranka. No chyba tak. Ty mówisz? No to dawaj. Ty karzeł, karzeł. Żadną, nie ma co, nie ma co czekać. Jak coś, to samochodem jesteśmy przed. Rymna? Ja pierdzie. Wiedziałem, że coś tak skończy. O kurde. Ale jazdo. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Trudno, idę. Wracam się. Ty tam jest. Karolina! Karzeł! Co jest? No, był... Oła, oła, Jezu, no Karzeł, uspokój się, no przestań! No przestań! O co ci chodzi? No prank taki! Co zrobiłeś? No prank taki, że... Prank? Że Dominika! No i co? No, ale już to dobre było! No przestań mnie kopać! Co, ja cały dzień latałem? No nie cały dzień, tylko pół dnia! Ale to trzeba filmy jakoś nagrywać, tak? Co myślisz? Nagrać? Ale to przecież nie chciałeś. Co nie chciałem? Nie chciałeś nagrywać. No przestań, ła! Jezu, to taki agresywny. Cały dzień się ciebie pytałem, czy coś nagrywamy. No jak chcesz, to możemy cię na chatę podwieźć. Tu wiem, mam twoją podwózkę na chatę, gościu. Co, ja cały czas z kim pisałem? Z tobą, tak? Z nią. Z nim. I ze mną. Co, źle? Źle? No. Fajnie ogólnie się zachowujesz, nie? Co się fajnie zachowujesz? Czym? Autobusami, jeździsz na siłowni, robisz zdjęcia samochodu. Cudzych. Obcych ludzi. No, nie, to no, przestań. Co miałem Jaguara zdjęcie zrobić z tego grata? Dlatego musiałeś do jakiegoś człowieka, żeby ten człowiek na ciebie nakrzyczał. Tak, dlatego tak zrobiłem. Dobra, przestaniesz mnie bić? Nie, przestań, to ty nagrywasz ten film. No ja muszę nagrywać. Usunę te pliki. Nie usuniesz. Usunę. Nie usuniesz, to i tak do internetu zostaje wrzucone. No prank, to prank, tak?